brzegu mnie z kolei wahacze wystają, więc... Ale to jest ten nasz ulubiony odcinek. O, tam jedziemy 2 godziny później. Ale gdzie tam jest dziura jakaś? Czy? No dobra, to idziemy. Znaczy, no to musiałbyś tam już się wybić, nie? Dookoła. Jak, nie wiem, czy to w ogóle jest taka opcja. No, tu wygląda... A sprawdzałeś głębokość? Ty, a może faktycznie, no może nie jest głęboko. Też jak to jest na... aczkolwiek to jest... Uwaga, to jest na buta. Jest generalnie paciara. O kurde. Tyle. Do środka. Daj tu dalej. Co? Po środku się wiesz. No. Nie, to w ogóle nie ma co tu gubkować. Trzeba Łukasza wypiąć i ja wycofam. I ten, i tu pojechać jakieś przez pole, zobaczyć czy się da. Nie, nie idziemy dołem. Myślisz, będzie lepiej? Tak. Idziemy dołem. No dobrze. Muszę ruszyć teraz. Nie no, ruszysz, bo to nie wisisz, nie ma śladu podywcze, więc... No, dokładnie. Więc pojedziesz, chociaż tu coś jest delikatnie, ale no dobra. Trapy pójdą w ruch. Siedzi na dysze. Wykopuje. Wykopałeś dyfrem dziurę i się w niej blokujesz. Łukasz, daj tą, masz łopatę? Mam,
Wiesz co? Bo widzisz, tu masz taką dziurę, widzisz, to sobie wykopaj sobie taki dołek. Może jakby to zebrał delikatnie łopatą, to coś by z tego więcej było. Ale gdzie? To, widzisz, bo tutaj po prostu się wiesza dyferencja. No dobrze, to dajesz, dajesz, dobrze robisz, bardzo dobrze. Tam jeszcze trochę po lewej jakbyś zebrał. No my tu śmiechu chichu, za chwilę będzie zabawnie. No. Wiesz co, jakbyś jeszcze to wrzucił tam, gdzie masz nogi, na równi nóg do dziury byś zrzucił sobie błota. Nie wiem, czy to coś da, ale... Ale zawsze warto... Wiesz, podoradzać można, nie? To nie ja macham łopatą, więc... Blizda! Kolejna! Czy tu na tą miejscówkę faktycznie można liczyć? To jest zwierzątko. Zawsze tu się można wpierdolić po uszy. Ale jedno. Wiesz, no niech jeden ruszy, drugiego wypchniemy, no. No teraz pełna pista. No przechodzimy od trapy. On cały czas się blokuje. Wiesz co, Łukasz? Trapy. Do przodu pełną pistą. Nie, no utopisz się. To znaczy, możesz, ale to od razu sobie przy linę se do tyłu przyczep, bo potem będziesz latał tu w mokrych porach. No możecie siedzieć. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Thank you.
No, trasy to nam nie zrobił. Trasy to nam nie zrobiłeś, ale wyglądało zajebiście. Mówię, że traka nam nie zrobiłeś, ale wyglądało zajebiście. Powiem ci, Łukasz, że nawet tego nie nagrałem, popatrzyłem, co mi dzieje. Dobra, no teraz ja próbuję. Jest sprawiedliwe? Tak. Karma wróciła szybko, popatrzcie na chłopaków. Tak. Ja mam auto tam. Tam, a chłopaki we dwóch szpadelkują. A auto mają tam. A śmiali się ze mnie. Nie, no myśmy tylko starali się być tak jest. Doradzać. No, próba numer jeden po wykopaniu dziury oto tej. Zobaczymy. Nad kola poszły. Hej! Za mocno to zrobił. Za mocno! Nad kole i nad kole. I kto tu ma ciśnienie? Kto tu ma ciśnienie? To tu ma ciśnienie? Nie, no już to idę, no kurwa. Stojnie, Rafał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy skoczy, czy nie? Minąłeś dziurę. Co? A spróbuj szybciej trochę. Ale nie, no to tu masz dopiero dziurę. Tu. Próba numer dwa. Zobaczymy, czy wejdzie pad. No jedź już, jedź, ja wezmę szpadel, jedź! Ty, no to ale to i tak dobrze, no i pociągnął to. Do góry dobiło, koło walnęło. A i to jest cały nadkole jest tak. Z tym. Nie jest chyba rozderwane.
zrobię takie ładne wejście. O, proszę, ładnie samochód kłuczy. To jest taki, powinien być maskowanie fabryczne. Tak powinno być z fabryki. Czekaj jeszcze. Łukasz, to się nie chce zmyć, tak widać. Ja mam jeszcze wodę, jak chcesz. No. Co, a jakbyś tu nawet nie wiadomo, jak był lakier fabryczny. Ale, zajebiście. Łukasz, a jak twoja fura? Nie, no ty już masz umyty, no to... Prosto z myjni. Tak. Nie jest też mam. Też jest pięknie. Wszystko umyte. Będziesz mył pod domem? Tak, pewnie, ale jest struktura kobra.